Pani Joanna Senyszyn z Lewicy. Kiedy pani oglądała ten obrazek, na którym Marta Lempart pluje w twarz policjantowi, który ma na sobie mundur polski, który ma na sobie orła na swojej czapce czy na tym kasku, to co pani czuje, jak ten człowiek został, nasz funkcjonariusz państwa, został opluty? Przypomniałam sobie rok 1980, kiedy sama byłam w Solidarności, kiedy protestowaliśmy przeciwko władzy, która naruszała nasze prawa, konstytucję. Tak, szanowna pani poseł, przypomniała pani rok 70-80, czyli wydarzenia gdańskie na wybrzeżu roku 70. 80 to oczywiście sierpień. A czytam w Wikipedii o pani. W latach 1975-1990 należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Czy to jest prawda? Tak, oczywiście. To co pani robiła w partii, która wysłała ZOMO, która wysłała wojsko na robotników wtedy? No, byłam przeciwna i dyskutowałam. A jak pani była przeciwna, będąc członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, partii, która była dyktaturą wtedy? Ale